Zadanie 24. Jeżeli podoba Ci się, jak tłumaczę, dodaj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, żebyś był na bieżąco. Ok. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC jest równe 4, AB jest 3 i kosinus jakiegoś kąta, tak? No, w geometrii wszystko trzeba sobie szkicować. Znaczy, może nie wszystko, ale łatwiej jest, jak się niektóre rzeczy naszkicuje. Czyli od razu szkicuję trójkąt. Uważaj tylko, żeby nie rysować tutaj trójkąta równobocznego, żeby się potem nie sugerować, że on jest jakiś tam prostokątny czy równoboczny. Jakiś taki inny trójkąt. Dobra, czyli tak, AC jest równe 4, AB jest równe 3 i kosinus alfa, znaczy alfa, no BAC, musimy znaleźć, tak? Gdzie jest ten kąt? BAC. Czyli tutaj jest alfa, sobie damy alfa, czyli kosinus alfa równa się 4 piąte. Oblicz pole trójkąta. No dobra, czyli patrzymy sobie do wzoru, do karty wzorów. Jakie my mamy wzory na pole? Bo taki, który na pewno znasz, czy jedna, druga, a razy h, to nam się nie przyda, bo nie mamy żadnej wysokości. Matko, ale wielkie mi się wkleiło, zaraz pomniejszymy. Dobra. No i zobacz, mamy kosinusa. Szukam. No pierwszy wzór mówiłam, że odpada, nie? Bo nie mamy żadnej wysokości. Ale co jest w drugim? Zobacz. Jedna, druga, a razy b, razy sinus. W zasadzie to tu dobrze by było jeszcze wgrać, jak wygląda ten trójkąt, żeby wiadomo było sinus którego kąta, nie? Już to wgram. To oczywiście jest wszystko w karcie wzorów, możesz tam sobie to odnaleźć. Ten trójkąt wygląda w ten sposób. Czyli można to policzyć jako jedna druga. A, B, AB i sinus pomiędzy nimi. AB, sinus pomiędzy nimi. A my mamy kosinusa. Ale można. Można to w ten sposób zrobić. Zaraz Wam powiem dlaczego. Przy pomocy tego wzoru. Bo przecież możemy policzyć sinusa z jedynki trygonometrycznej. Jedynka trygonometryczna, mam nadzieję, że każdy pamięta, jak wygląda, ale jeśli nie, to oczywiście jest w karcie wzorów. Ja po prostu ją to napiszę, żeby jej nie szukać teraz. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. To jest równe 1. Czyli zobaczcie, jak wstawimy sobie kosinusa, to będziemy sinusa mogli wyliczyć. No i tak właśnie zróbmy. Napiszę to tutaj, żeby mi się wszystko po prostu zmieściło. Czyli tak, jedynka to jest sinus kwadrat alfa plus i ten kosinus musi być do kwadratu, czyli 4 piąte do kwadratu. No dobra, no to liczę. Sinus kwadrat alfa dodać 4 do kwadratu 16, 5 do kwadratu 25. Pamiętaj, że obie liczby, tak? Całość do kwadratu, dlatego dałam też nawias. Ok, no i przerzucam sobie te 16/25, czyli mam 1 minus 16/25 to jest sinus kwadrat alfa. No i to tak jakbym odejmowała 25/25 minus 16/25, tak? Jeżeli ciężko tobie się robi w jakiś inny sposób, to możesz tą jedynkę tak zapisać. Dobra, czyli tutaj nam wyjdzie 9/25 to jest sinus kwadrat alfa. No to jak nie chcę mieć kwadratu, to po prostu pierwiastkuję. Czyli sinus alfy jest równe 3 piąte. No bo 3 razy 3 to 9, a 5 razy 5 to 25. No a poza tym kąt jest ostry, czyli nie będzie żadnych ujemnych wartości. Dobrze. No i korzystam ze wzoru. Dokładnie tego tutaj. Jedna, druga, bok razy bok i kąt, sinus kąta pomiędzy nimi. Dobrze. No więc mogę już to pole zapisać. Jedna, druga, 4 razy 3 razy sinus pomiędzy nimi, czyli to jest 3 piąte. Tutaj nam wyszło. No i mnożę, tak? Poskracam sobie tutaj dwójkę z czwórką, hop. Czyli mamy 2 razy, no 2 razy 3 to już napiszę, że to jest 6 i razy 3 piąte. Szóstka to inaczej 6 pierwszych, czyli górę tylko mnożymy, 18 piątych,
Czyli mamy 3,3, czyli inaczej 3,6. I już, zrobione.